Tutaj przynajmniej kolory się zgadzają. Bo na przykład tyranozaurzy kolory nie były takie, jakie mają być. Pierwsze, co się rzuca, to to, że taki zestaw z tym ty, nie potrafię tego przeczytać, jest bardzo przydatny dla osób, które robią moce, czyli tam jakieś tam swoje własne konstrukcje wizualne, krajobrazy czy coś takiego, że jest dużo zielonych elementów takich. Nie wiem, czy gdzie indziej za 2 zł by kupił takich mnóstwo zielonych elementów. Dobrze, zaczynamy od głowy. Najpierw trzeba położyć to tutaj. Następnie trochę tutaj była bardziej skomplikowana ta instrukcja niż poprzednio, ale jakoś sobie poradzimy. Będę się raczej sugerował bardziej obrazkiem teraz niż instrukcją. Bo na ilustracji jest to trochę lepiej pokazane. Mamy już głowę. Następnie będziemy robić szyję. Wypadają mi klocki z ręki, ale nic się strasznego nie dzieje. Szyja. Tutaj trzeba ten jeden szary klocek. Bez ilustracji byłoby mi ciężko to rozszyfrować. I łączymy te elementy. I teraz podstawa, czyli najpierw bierzemy tą, te strony, najpierw bierzemy tą. Podstawa jest praktycznie taka sama jak w tyranozaurze. Wypełniamy górną część zielonymi klockami. Jak na razie z tego zestawu jestem zadowolony, bo jest wszystko tak, jak ma być. Brzuszek zrobiony. Teraz ogon, który się wygląda na dość skomplikowany, a na obrazku już za bardzo go nie widzę. Jest jakiś zielony klocek, którego nie mam, ale spróbujemy od rzeczy wiadomych, czyli na koniec oglądajmy to. Te strony tutaj, teraz zielony klocek tę stronę. Teraz trzeba będzie użyć szarego, bo czarne są potrzebne do nóg. Na zdjęciu jest trochę zielonkawy. Następnie będzie tutaj. No, panie, wchodź pan. Okej.
jest ogon. Teraz nóżki. Dokładnie tak samo jak było przedtem. Odwrotnie. Znowu się pomyliłem troszkę. Nóżki mają stać. Dwie nóżki. Trzy. I czwarta. Teraz łączymy wszystko. To jest przód. A to tył. Noga. Noga. Jeszcze musi się zmieścić ogon. Jest. I jest gotowy. Tak się prezentuje. Z tego zestawu jestem zadowolony. Dużo ciekawych elementów, ciekawych rozwiązań. Jego artykulacja. To tutaj w szyi się rusza tak. Rusza się tak. Może nawet pić wodę. O, ciup, ciup, ciup. Rusza się tak. Tu mu się głowa rusza w dużym zakresie. Nóżki się mu tu ruszają. I tutaj mu ogon lata tak trochę mało. I na samej końcówce trochę więcej. Wygląda jak taki też latający gad. Jak Rayquaza z Pokémonów. Myślę, że warte kupienia i polecenia. Sorry, dopiero później się skapnąłem, że ten, że źle zapiąłem u głowy. Przedtem było tak, a prawidłowo powinno być tak. Więc artykulacja głowy jest taka. Też bardzo spoko. Druga forma dinozaura jest bardzo ładna. Przypomina dziusia. Ładnie sobie tak leży. Zbudowanie go nie było aż takie trudne. Dużo zalet jest to, że są kolory. A wadą jest to, że zostały dwa klocki. Najbardziej lubię, jak są wszystkie klocki wykorzystane. Tak wygląda od spodu. Po prostu sobie tak leży. Jego artykulacja to nóżkami rusza tak, a głową rusza tak. Szyja tak mu lata. Jeszcze tu ma jakby skrzydła. Więc może to jakiś mały pterodaktyl. Nie wiadomo co. Z tyłu też ma nóżki. I ogonek. Rozłożenie go nie będzie trudne. Tutaj są po prostu nóżki. Z tyłu. Ogon na środku. Ogon na środku. Tutaj są te skrzydełka. Drugie nóżki.
szyja. Tu kolejna blaszka. Jeden punkcik. Tu jest brzuszek. I to jest skrzydełka.